Witam Państwa bardzo serdecznie. Okres świąt wielkanocnych to takie rodzinne święta, dlatego miło mi powitać w rodzinnym mieście pana Stefana Błaszczyńskiego, współzałożyciela zespołu Bratanki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Stefanie, jakie odczucia towarzyszą panu, gdy wjeżdża pan do Sieradza, gdy pan tu wraca? Niezmiennie te same. Serce szybciej bije. Troszeczkę gdzieś tak wewnętrznie nabieram temperatury. No i wspomnienia, no bo cóż, no całe dzieciństwo spędziłem się razu i to chyba każdy przeżywa takie emocje w sytuacji, kiedy musiał opuścić to miasto, swoje miejsce zamieszkania, swoje podwórka, ulice. I tak się stało w moim przypadku, kiedy w wieku 15 lat wyjechałem do szkoły do Kutna i przyjeżdżałem co 3 miesiące, raz na pół roku. I od tego momentu tak wracam bardzo rzadko. Zaglądam, mam tu rodzinę, mam tu rodzeństwo. Do tamtego roku jeszcze miałem mamę, także miałem do kogo przyjeżdżać i cały czas mam do kogo przyjeżdżać. Ale już wiązałem się z innym miejscem, także to uczucie tęsknoty zawsze jest, bo dzieciństwo jest najważniejsze dla nas wszystkich. To, w jakich warunkach, kiedy się wychowujemy. Także wydaje mi się, że jak przekracza granicę Sieradza, zawsze jest to wrażenie niesamowite. W której części Sieradza pan mieszkał? No, w najpiękniejszej, czyli w Starym Mieście, czyli tutaj blisko rynku, to jest ulica Sukiennicza. Zresztą no, kapitalne tereny i z dawnych czasów te podwóreczka, magiczne podwóreczka, przez które się przechodziło, było ich ogromnie dużo dookoła rynku. Więc przy ulicy Sukienniczej te podwóreczka miały swoją niesamowitą magię, bo tam się wszyscy jednoczyli. Była nas dość dużo młodzieży i dzieci, którzy się wychowywali. No i samo przeżywanie każdego dnia na tych podwórkach wbiło mi się mocno w pamięć i w serce. I uważam, że to jest piękne. Ja teraz po latach to z takim żalem o tym myślę, że już nie ma tych miejsc, bo na przykład ulica Sukiennicza się bardzo zmieniła. Wszystkie te budynki, w których ja się urodziłem, w których się wychowywałem, przy ulicy Sukienniczej zostały zburzone i powstały nowe domy. Czyli te podwórka, ten podział, który był wtedy, nie istnieje. Także no jest, wracam na tą ulicę czasami, przejeżdżam. Ona w swoim kształcie jest prawie że taka sama, ale niestety inne budynki. Czyli nie ma troszkę obca już. Znaczy, ona zawsze zostanie, ale w mojej pamięci odtwarzam. Jak tam przyjeżdżam, zaglądam, to zawsze jest to wspomnienie tych zakamarków, które były dla nas, dla dzieci bardzo ważne. A jak pan uważa, jak tego małego, młodego Stefana wspominają sąsiedzi tutaj sieradzcy? Sąsiedzi to koledzy raczej, bo ja sąsiedzi, ja już jestem w tym wieku, że sąsiadów trudno by było pytać o to, jak mnie wspominają, aczkolwiek ja byłem, delikatnie mówiąc, żywym chłopcem, bardzo żywym, w wielu miejscach naraz, że tak powiem. I mieliśmy taką zgraną paczkę kolegów, a żywiołowość polegała na tym, że wszędzie było nas dużo i czasami musieliśmy zbroić coś. No. Także wspomnienia sąsiadów mogłyby być takie różne. Natomiast jeśli chodzi o kolegów, o takie przyjaźnie, które z tamtych lat jeszcze są, no to ja mam bardzo piękne. Zawsze wracam do tej takiej dziecięcej i młodzieńczej przyjaźni. Natomiast myślę, że jakoś w pamięci też zostałem u kolegów. No, jak tutaj zdarzy mi się w Sieradzu być i kogoś spotykam, to jest to miłe spotkanie. Jest to miłe spotkanie i zawsze wspominamy sobie dawne czasy. Bo cóż robić, jak się spotykamy po 30 latach? Można tylko wspominać te dawne, piękne czasy. A jak się zaczęła pana przygoda z muzyką i czy tym pierwszym instrumentem to był właśnie flet? A skąd? Flet nie, flet to była propozycja nauczyciela od akordeonu. Mój tato, mój imiennik też, Stefan, no to był człowiek niesamowicie twórczy. Cały czas
chciał coś stworzyć, coś zrobić. Była nas piątka, ja mam 3 siostry i brata. I on wymyślił sobie taki sposób na życie, że wszystkie dzieci będą uczyły się muzyki. W Sieradzu w tych czasach, jak ja byłem małym chłopcem, nie było szkoły muzycznej jeszcze, było tylko ognisko. Więc oczywiście wszyscy, od najstarszego brata po najmłodszą siostrę moją, wszyscy chodziliśmy do ogniska i uczyliśmy się na jakichś instrumentach. Najczęściej wtedy uczyło się na akordeonie, bo akordeon był takim dość dostępnym instrumentem, można było go zdobyć i na nim można było się nauczyć pięknie grać. Zresztą ja akordeon uwielbiam. To jest mój naprawdę ulubiony, aczkolwiek wtedy nie doceniałem, narzekałem, że musiałem te miechy rozciągać. To było dla mnie trudne. Jak kazali mi ćwiczyć godzinę dziennie, to ja myślałem, że zwariuję. Jak można godzinę rozciągać miechy i ćwiczyć? Ale po latach doceniłem bardzo, bardzo doceniłem. Natomiast wszyscy tą edukację na akordeonie przeszliśmy, ale później oczywiście tak, brat nauczył się na gitarze świetnie, siostra najstarsza grała na gitarze basowej, a mnie, bo to moja najmłodsza siostra Dorotka była jeszcze za mała, żeby ją jakoś tak w ten klan takich muzykujących dołączyć, ale ja jako 13-latek byłem pchnięty na perkusję między innymi też i pobierałem lekcje na perkusji. I zacząłem grać na całym składzie. Tato kupił cały skład, pamiętam, na Piotrkowskiej w Łodzi. Kupowaliśmy perkusję i stworzyliśmy zespół rodzinny. Że brat grał na gitarze, siostra na gitarze basowej, Wiesia, druga siostra, grała na akordeonie i śpiewała, a ja grałem na perkusji. Taki mieliśmy band. Nawet graliśmy po zabawach. Także mieliśmy program zrobiony. A takim miłym akcentem tego wszystkiego, że wzięliśmy w amfiteatrze, był taki przegląd zespołów amatorskich i tam trzeba było przed komisją zagrać program, jakieś 2-3 utwory i dostawało się jakiś taki rodzaj kategorii, że dostawało się kategorię, czy jakiś taki glejs, który upoważniał do grania na zabawach, czy uczestniczenia w takich już imprezach, gdzie zespół mógł się pokazać oficjalnie. I wystąpiliśmy z naszym rodzinnym zespołem i pamiętam taki miły akcent, że jako 14-latek dostałem nagrodę jako najlepszy instrumentalista na tej perkusji. Ogromne wyróżnienie wtedy. Grałem na tych bębnach, tam szalałem. No to były miłe wspomnienia, ale to mi się bardzo przydało, bo do dzisiaj wykorzystuję te instrumenty perkusyjne, do dzisiaj wykorzystuję tą umiejętność, którą wtedy nabyłem, ruszania pałeczkami. Nauczyłem się też na różnych instrumentach takich, na kongach, na bongosach, na darabuce. To są takie przepiękne brzmienia, które wykorzystuję do dzisiaj. To mnie bardzo cieszy. Natomiast ta przygoda z perkusją była niesamowita. Ona też pozwoliła chyba, kto wie, czy nie była jakąś taką kropelką, która zdecydowała, że w ostateczności ja jestem w muzyce rozrywkowej, że poszedłem w tym kierunku, a nie w muzyce klasycznej, gdzie bardzo mnie ciągnęło. Cała szkoła średnia, bo chodząc do ogniska na akordeon, pan, który uczył mnie na akordeonie, pan Czachurski, powiedział: Stefan, ty się zamęczysz na tym akordeonie. To jest bardzo trudny instrument dla ciebie, widzę, że to nie bardzo, ale może być tak na flet. I to on podsunął pomysł fletu. Zapisałem się do szkoły muzycznej w Zduńskiej Woli, bo wtedy już była podstawowa szkoła. No i tak się zaczęła moja przygoda z fletem. Wiemy, że osiadł pan na stałe w Krakowie. Dlaczego akurat Kraków stał się tym miejscem takim? Troszkę spontaniczny wybór, ale chyba bym tego nie wymyślił. Tylko grając w orkiestrze symfonicznej w Kaliszu, przeczytałem ogłoszenie, że w Chodzieży są warsztaty jazzowe. Pomyślałem sobie, a już wtedy grając w tej orkiestrze czułem wyraźnie, że gdzieś mnie ciągnie. Niespokojny duch. I pojechałem na te warsztaty, najpierw na eliminację.
do Warszawy. Na tych eliminacjach zagrałem na flecie i tam poznałem dwóch kakusów. Taki duet gitarowy. Świetni, świetni ludzie. I od razu czasami tak jest, że się rozmawia, jest fajny kontakt, jest fajny przelot i chłopaki mówią: Stefan, ale ty musisz przyjechać do Krakowa. Ja mówię: tak, tak, oczywiście, mam robotę w Kaliszu, pracuję w orkiestrze. Ale pojechałem na te warsztaty jazzowe, tam się poznaliśmy bliżej przez 2 tygodnie, a po warsztatach już miałem pewność, że muszę zmienić miejsce i w październiku zrezygnowałem z orkiestry i pojechałem do Krakowa. 82 rok. No także, takie zmiany szybkie następowały w moim życiu i duża odwaga, ale byłem sam, także można było zaryzykować. A jak powstał zespół Bratanki? To był taki jakiś proces, czy tak od razu wszyscy się zebrali? No nie, to tak nie, nie taki proces, bo ja zamieszkałem w Krakowie 82, w 83 zacząłem rozpoznawać to środowisko. Pamiętam, trafiłem w taki nurt piosenki poetyckiej i piosenki studenckiej. Zacząłem grać w różnych zespołach tego typu. A jednocześnie zaistnieliśmy na kilku festiwalach w Polsce. Zaczęliśmy jeździć po całej Polsce. Nawet udało nam się z taką grupą PAS wygrywać, zajmować pierwsze miejsca na tych festiwalach studenckich. Po czym 84 rok zagraliśmy na festiwalu studenckim w Krakowie. Dość ważny dla tego nurtu. Bardzo ważny festiwal. Tam dostałem nagrodę indywidualną. To pierwsza w historii taka nagroda była tego festiwalu, że na studenckim festiwalu piosenki studenckie i instrumentalista dostał nagrodę. Ale takie wyróżnienie dostałem, bo grałem w 4 zespołach, miałem jakieś tam swoje solueczki, oni stwierdzili, że trzeba go wyróżnić. Jak mnie wyróżnili, to trafiłem do Piwnicy pod Baranami, bo tam na tym festiwalu poznałem Leszka Wójtowicza i Grzesia Turnała. Młodego Grzesia Turnała, który ten festiwal wygrał. I on mnie zaprosił do współpracy. Zaciągnął mnie do Piwnicy pod Baranami, więc moja droga artystyczna przybrała takiego troszeczkę kierunku poetyki, takiej muzyki, która jest związana z tekstem, związana z piosenką, z poezją, z muzyki teatralnej. Zacząłem przebywać z kompozytorami, którzy piszą do filmów, tak jak Zygmunt Konieczny czy Jan Kant-Pawliszkiewicz. No, towarzystwo wyborne. I mnie zaczęło to fascynować. Ja w tym klimacie się bardzo dobrze odnajdowałem. Trwało to dość długo, bo byłem z Piotrem Skrzyneckim związany aż do jego śmierci, czyli 97 rok. A w międzyczasie miałem taką potrzebę stworzenia własnego miejsca. Gdzieś po tych kilku latach grania w Piwnicy pod Baranami miałem potrzebę stworzenia własnego miejsca. I tak no, troszeczkę szukałem, gdzie można by było takie miejsce znaleźć. I kiedyś koleżanka z piwnicy mówi, że jest potrzeba, żebym zaaranżował i pomógł nagrać płytę pewnym klerykom, jezuitom. Saletynom. To zgromadzenie księży z La Salette. Pomogłem, zgodziłem się na współpracę, pracowaliśmy, była bardzo miła, sympatyczna atmosfera, a chłopaki w drodze takiej wdzięczności zaproponowali, że na ulicy Wiślnej, w centrum Krakowa, tam gdzie mieści się, jeszcze wtedy mieścił się ich kościół i też seminarium, jest piwnica, w której możemy działać artystycznie. Bardzo się ucieszyłem i to był 91 rok. 91 rok. Zaprosiłem przyjaciół i zaczęliśmy tam organizować koncerty. W drugim roku odbył się, odbył się pierwszy koncert Piwnicy Świętego Norberta. A nazwa wzięła się tej grupy, która do tej pory istnieje, od kościoła, bo kościół ten saletyński był pod wezwaniem Świętego Norberta. I koleżanka mówi: ja słuchaj, no to może być Piwnica Świętego Norberta. I zostało do tej pory i dzięki Bogu. Dlatego, że czuję, że jak 25 lat przetrwaliśmy, to znaczy, że Święty Norbert nieźle tam się nami opiekuje. I tam spędziliśmy 8 lat. Tam się rozwinął ten nasz nurt poetycki. Tam była taka przestrzeń, taka stylistyka też oparta na poezji, na piosenkach i na muzyce instrumentalnej. I wszystko się nazywało muzyka w przestrzeni słowa.
Więc taki cykl koncertów prowadziliśmy tam w tym miejscu 8 lat. Później niestety grekokatolicy przejęli ten obiekt. My musieliśmy stamtąd uciekać. Byliśmy w innym miejscu 5 lat. I tak przez 20 lat graliśmy co tydzień z tą grupą koncerty. A dlaczego o tym mówię? Bo jeśli chodzi o Bratanki, to w 97 roku, czy 6 roku, do nas przyszedł Jasiumus, przyciągnięty przez basistę Grzesia Piętaka, ponieważ miał problem z płucem, a grał z Marylą Rodowicz na puzonie. Puzon wymaga dmuchania. Ja miał problem, no musiał przerwać sobie granie na puzonie, musiał przerwać też pracę z Marylą Rodowicz i wylądował u nas w piwnicy. I współpracował 2 lata, a w międzyczasie przyszedł z pomysłem, że ma bardzo fajne utwory węgierskie, ludowe i że moglibyśmy zrobić te, opracować i przydadzą nam się, a może byśmy stworzyli jakieś aranże i coś z tego zrobili. I od tego małego pomysłu powstała grupka, która zaczęła się tym zajmować, tymi melodiami węgierskimi, bałkańskimi. Zrobiliśmy cały program. Pierwszą wokalistką była Hanka Rybka. I w trakcie przygotowania już płyty i materiału na płytę Hanka stwierdziła, że będzie się uczyła muzyki klasycznej i ona pójdzie na wokal klasyczny, więc zrezygnowała. Poszukaliśmy kolejnej wokalistki i to była Halinka Młynkowa. Z Halinką Młynkową nagraliśmy tą płytę i nikt nie spodziewał się, że nagrywając tą płytę w 98 roku, że w 2000 roku ona tak mocno uderzy, że tak mocno wystrzeli w powietrze i że wypłynie na powierzchnię. Bo rzeczywiście wydanie tej płyty przez firmę Sony okazało się strzałem w dziesiątkę. No i od tego czasu nazwa Bratanki jakoś tam się kojarzy. Tak, jest znana w całej Polsce, to na pewno. Ale mam jeszcze takie pytanie, bo tutaj w trakcie festiwalu Siedmiu Kultur w Sieradzu w minionym roku Bratanki obchodziły swoje 15-lecie. Jakby pan ten okres 15 lat podsumował? No jest to barwny, w naszym przypadku bardzo barwny, bo u nas się skład zmieniał. Halinka Młynkowa była z nami 3 lata i to był ten najbardziej taki prężny okres naszej działalności, w tym sensie, że nagraliśmy pierwszą płytę, która została doceniona. Wcześniej staraliśmy się w wielu wytwórniach tą płytę wydać. Pomaton nawet przyjął tą płytę na pół roku, przytrzymali na biurku i później powiedzieli, że nie widzą w tych utworach szansy na to, żeby to jakoś tak zaistniało. Ale Sony zobaczyło szansę i jak się okazało bardzo precyzyjnie, bo Czerwone Korale w niedługim czasie oplotły całą Polskę i to był nasz sukces. Natomiast po 3 latach, kiedy Halinka zrezygnowała z zespołu, no musieliśmy wybierać następne wokalistki. No i tutaj nasz okręcik malutki płynął po tych wielkich wodach, targany wiatrami i wichrami, bo następne wokalistki były przez półtora roku, znaczy dwie, później była jedna wokalistka, później była następna wokalistka, a później przyszła kolejna wokalistka i ta ostatnia, Agnieszka Dyk, jest już z nami 7 lat. I to jest bardzo dobry wybór. Ona jest świetną wokalistką, ma dobrą energię. Bardzo dobrze się dogadujemy na scenie, w pracy. Jest bardzo konkretna, bardzo rzetelna i pracowita. I bardzo zdolna. No, tyle mogę powiedzieć o naszej Agnieszce. Ale wydaje mi się, że to jest taki dość dobry skład w tej chwili. Po drodze jeszcze zmienił się nam gitarzysta. Jacek Królik odszedł, a mamy teraz od 6, też prawie 7 lat Wiktora Tatarka. Świetny, świetny gitarzysta. No i w tym składzie już istniejemy teraz 7 lat i gramy sporo koncertów, także no, jest taki okres spokojniejszy. Po drodze zagraliśmy koncert kolęd dla telewizji, wydaliśmy z tego płytę. Później nagraliśmy płytę Bratanki grają Skaldów. Przepiękne, 11 utworów zespołu Skaldów. No ja doceniam tę muzykę bardzo. To są ponadczasowe hity, jeśli chodzi o utwory Skaldów i z ogromną przyjemnością pracowaliśmy nad tym materiałem. A rok temu wydaliśmy własną płytę. Mamo, ja nie chcę za mąż. To jest taki hit, który promuje płytę Mam tyle. I wydaje mi się, że jakoś powolutku idziemy do przodu. Działamy, robimy swoje. Mamy w planach kolejną płytę.
W tym roku będziemy promować kolejny utwór. Mam nadzieję, że jeśli oczywiście komisja będzie tak życzliwa i przychylna dla nas, to też zaistniejemy w premierach Opola. To jest znak zapytania. Panie Stefanie, okres świąteczny to taki czas, żeby mieszkańcom Sieradza złożyć życzenia, więc chciałabym, żeby pan to zrobił, a także zaprosić na fragmenty Festiwalu Siedmiu Kultur, który odbył się w tamtym roku i mieszkańcy naszego miasta tak mile wspominają ten czas. Ja się bardzo cieszę. Ja się bardzo cieszę, że ten festiwal się odbył. To było moje marzenie. Ja muszę tu nawiązać, chociaż kilka słów powiedzieć, że od wielu lat, ponieważ serce moje jest tutaj, w tym Sieradzu, gdzie się urodziłem, gdzie 15 lat biegałem po tych uliczkach, przechodziłem przez ten rynek milion razy, pragnąłem, żeby po prostu coś tutaj zrobić, zaistnieć. Nie dlatego, żeby zaistnieć się pokazać, tylko żeby po prostu na tej ziemi, która jest mi bliska, po prostu w tym mieście, żeby coś się wydarzyło z moim udziałem. I od wielu lat planowałem. I całe szczęście, że dostałem dofinansowanie z ministerstwa w tamtym roku i to pozwoliło odważnie myśleć o zorganizowaniu. Dofinansowanie nie było duże, ale to pozwoliło myśleć odważnie o zorganizowaniu takiego festiwalu, takiego przedsięwzięcia, które zrobiliśmy w tamtym roku. I ja się ogromnie cieszę, że ta duża scena miała scenografię, multimedia, że to mogliśmy pokazać w takiej troszeczkę od strony takiej barwnej i ciekawej. Natomiast udało mi się zaprosić też artystów z różnych zakątków Europy i to pozwoliło zobaczyć, pokazać taki wachlarz, duży koloryt tej wielokulturowości, która jest obok nas zawsze. Czy tutaj w Zakolu Warty, czy w Małopolsce, jest wszędzie ta wielokulturowość i ci ludzie się gdzieś obok siebie przemieszczają, żyją ze sobą, prawda? Warto współpracować, a to jest niesamowite odcienie barwne tych wszystkich kultur, które warto pokazywać. Ja też wspominam ten festiwal bardzo pozytywnie i cieszę się, że nie spotkałem ani jednej złej opinii, a opinie, które spotkałem, są bardzo dobre. To tak cieszy i taki miód na serce i też zachęca do tego, żeby zrobić. I daj Boże, może zobaczymy, czy Urząd Miasta będzie mógł w tym uczestniczyć w tym roku, czy takie decyzje mamy podjąć. Daj Boże, żebyśmy zrobili ten festiwal w tym roku też. Muszę się z Państwem jeszcze podzielić, bo okres, w którym teraz jesteśmy, ten dzień, w którym teraz rozmawiamy, jest dniem szczególnym. I chyba bym się nie pomylił, jakbym powiedział, że dla większości ludzi najważniejszy. No bo mamy niedzielę wielkanocną, a więc zmartwychwstanie. I wracając jeszcze myślą do dzieciństwa, do tej ulicy Sukienniczej, do Starego Miasta Sieradza, to były czasy niezwykle barwne. Niezwykle barwne. Nie wiem jak teraz w Sieradzu, ale tamten czas, kiedy w niedzielę wielkanocną strzelało się z karbitu, z petardy robiło się własnej roboty, to było bardzo ryzykowne. Pewnie nie jeden chłopak stracił paluszek, albo przynajmniej został poparzony. Tak było w naszym przypadku, kiedy zgromadzone materiały wybuchowe typu siarka, jakiś proch zdobyty gdzieś tam, zgromadzony w jakiejś ustce, podpalony, bardzo ryzykownie rozprysnął się płomieniem i iskrami i mieliśmy podpalone twarze. To były przygody niesamowite, ale to wskazywało na to, jak bardzo intensywnie wtedy przeżywały się te święta. Od tych petard po lany poniedziałek, kiedy laliśmy się wiadrami. Ja nie wiem, jakie są teraz zwyczaje w Sieradzu, ale kiedyś wiadro to było podstawowe naczynie do tego, żeby przeżywać lany poniedziałek. I ten Sieradz, ta ulica Sukiennicza, te nasze podwórka bardzo mi się kojarzą, jeśli chodzi o święta wielkanocne, z tym takim intensywnym przeżywaniem, a młodzież była bardzo dużego temperamentu, gdzie naprawdę dużo, dużo litrów wody wylewaliśmy na siebie i na przechodniów, co się kończyło często też nieprzyjemnymi akcjami, kiedy ktoś oblany nie był do końca zadowolony, ale takie były czasy. Jeszcze jest jeden wątek bardzo, bardzo ważny w moim życiu, bo kiedy wspominałem o piwnicy świętego Norberta, która powstała pod kościołem świętego Norberta, a była własnością saletynów,
To tutaj teraz mi się przypomniał, bo jesteśmy w tym okresie, w tym dniu szczególnym, przypomniał mi się taki fragmencik mojego życia, gdzie w piwnicach też tworzyła swoje spektakle i monodramy pani profesor Danuta Michałowska, przyjaciółka Jana Pawła II. Tam ją też poznałem w tych piwnicach, tam poznałem też wielu artystów, ale z nią współpracowałem. Napisałem muzykę do jej monodramu Gołębica w rozpadlinach skalnych, oparty na Starym Testamencie, na pieśni nad pieśniami. I z tym monodramem byliśmy zaproszeni do Watykanu, do Jana Pawła II, gdzie w 1998 roku pojechaliśmy z panią profesor i tam przed Janem Pawłem II i jeszcze było czterech księży, cztery siostry zakonne, w tak skromnym gronie, ale jak zacnym, ten monodram przedstawiliśmy. Zresztą przepiękne słowa padły Jana Pawła II, kiedy przechodził koło moich instrumentów, a tam grałem właśnie, te umiejętności moje perkusyjne się przydały, grałem na różnych przeszkadzajkach, na różnych bębnach, na flecikach różnych i na moim flecie poprzecznym. On przechodząc spojrzał, mówi: minimum środków, maksimum ekspresji. Chyba jakiejś takiej piękniejszego opisu muzyki nigdy od nikogo nie otrzymałem. A był to okres wielkanocny. Stąd mi się teraz skojarzyło, że ten piękny czas dla mnie też jest od tej strony bardzo ciekawy, że mam to wspomnienie, gdzie mogłem być z panią profesor u Jana Pawła II, przeżyć z nim cały jeden dzień, to była niedziela i było fantastycznie. Także, kochani, drodzy, w tym dniu szczególnym składam wam wszystkiego dobrego, najpiękniejsze życzenia, tak, żeby była radość, żeby wasze relacje były dobre, a nie może być źle, skoro Jezus zmartwychwstał. Będzie tylko dobrze. Wszystkiego dobrego, a tuż po rozmowie zapraszam do obejrzenia fragmentów z Festiwalu Siedmiu Kultur, który odbył się w tamtym roku w Sieradzu na Rynku. Wszystkiego dobrego. Panie Stefanie, dziękuję bardzo za rozmowę, a państwa zapraszam do oglądania. Dziękuję bardzo.